Dobra. Taka nasza teraz. No może startować. Szukamy głęboko w lasach, gdzieś tutaj w tajnej bazy ruskiej i znaleźliśmy. Drona nie musisz tyle pokazywać. To już jest fajny. Wie pan co tutaj, chciałem tylko się pana spytać, bo sami byśmy tu bez pana nie trafili. Co tu było w tych bunkrach, które są przymaskowane jeszcze gęstym lasem? No prawdopodobnie ten głowice jądrowe. I zostały, bo było nam tu ciężko trafić, to jest bardzo ciężko trafić. No bo jeżeli ktoś nie zna drogi, to tego. No to tak się błądzi jak my, ale mieliśmy szczęście, że pana spotkaliśmy. Zobaczymy tu ujęcia jeszcze z góry, bo zostały prawdopodobnie dwa te schrony tylko, nie? Tak. Dwa. Był pan tam w środku? Nie, nie byłem. Boi się pan tam wejść? Boję się, bo... Tak wygląda ten strumień z góry. Tuż nasadzony las. Tu prawdopodobnie były pociski nuklearne. Przymierzamy teren tej byłej jednostki. Pan tu jest takim naocznym świadkiem, bo mieszkał pan tutaj. Dzięki panu w sumie tutaj trafiliśmy. Pan tu nawet brał udział w rozbiórkach tych różnych rzeczy. Dzięki panu tutaj w ogóle odkryliśmy to, bo to było dwa razy były próby podejścia. Tutaj nie można tego namierzyć. Dla lokalnych tutaj osób to jest wiadoma rzecz, ale nie dla takich laików. Tutaj jest był jeden obiekt, który mamy dobre zdjęcia. Idziemy teraz do drugiego, bo tutaj były dwa bunkry. Są przymaskowane do góry. Pan tutaj te wszystkie rzeczy tu zna. Pan brał też udział w rozbiórkach tego obiektu, nie? I niech mi pan powie, to było tak wszystko przymaskowane wtedy? Tutaj nie ma żadnych zarysów budynków, niczego. Nie ma. To dobrze wszystko w lesie. No, przyjdziemy tędy. Tak? No, nie wiem, bym musiał jakoś bokiem tu iść. Bo to nie było, droga była. No widać zarysy tej drogi z góry. Widzieliśmy też zarysy tych wszystkich takich. Jak pan to rozbierał, to co pan, jak wykopywał pan, co to było? Dużo ludzi wykopywali miziaków. Tak? Tak. Dużo było kabli, to było, bo prawdopodobnie ta jednostka była ogrodzona potrójnym płotem, tak? Z tego co wiemy. Tak. I było ten... czujniki były założone. Czujniki ruchu? Czujniki ruchu było. Tak? Że tylko nie wiadomo jak zwierzyna, czy jak się spieprzyła, czy tego no. Czy coś pokazywało? Czy coś pokazywało. I wy jako lokalni tutaj mieszkańcy wiedzieliście, że tu są takie obiekty, które są, mogą przechowywać takie różne rzeczy, nie, tak cenne za, dla... Za bardzo nie. Nie wiedzieliście, to było... Pan miał tutaj do czynienia, słyszał pan jakąś taką anegdotę, że ktoś tu kiedyś był aresztowany za to, nie? No był aresztowany, no to wszystko jak mu mówiłem. Idziemy do tego drugiego obiektu, tam jest sztucznie nasadzone drzewa i tam też były prawdopodobnie, no, nikt tutaj z chętnych nie chce wejść do środka. Tutaj mamy, tak, Mieciu, tak, wejdziesz tam, tak, ze mną? Akurat. Ale nie martw się, rak ci już nie grozi. Nie wiadomo. W tym wieku, może w którym już jesteś, miejscu. Prawdopodobnie już nic, no, nie grozi. Nie, wszystko grozi, mogą Indianie nas zapaść. Tak? Pewnie. Dobra, zmierzamy do drugiego bunkra. Już widzę go za krzaczkami. Jest, potężny, wyłania się. I tam... Tu jest wejście. Tak, tam jest jakaś mała dziurka, zaraz będziemy tam wchodzili. Prawdopodobnie jedna osoba będzie tam wchodziła. Nikt nie chce wejść. Tak bardzo ważne rzeczy zarośnięte w lesie. Ważne z racji tego, co w nich było, a były prawdopodobnie w nich pociski atomowe.
Zaraz będziemy wchodzili. Dobra, mała dziurka, ale bałem się wejść na ochotnika. Tutaj wejdzie pan? Tak. Ja wchodzę za panem. Tylko światełko nam jest potrzebne. Tak. Czyli to jest była składnica bomb atomowych w skrócie, tak? Prawdopodobnie, no. Nie, nieoficjalnie... to były głowice atomowe. Tak? Tak. No to jest teraz już rzeczą wiadomą, ale przez jakiś czas było nie do końca ten. Sztucznie nasadzony las do góry. W ogóle tego nie widać, to jest tak zamaskowane. No ja wejdę za panem, bo tak troszkę, mówiąc w skrócie... Kamera gdzie klapkę. Zawsze wolę iść za kimś. Miesiu, zostajesz na czatach. Jakbyśmy nie wyszli, to po prostu ten, wchodzisz za nami. I wyciągasz zwłoki. Będziesz jego rodzinę zawiadomić? No, możesz zadzwonić do mojego tego psa. Dobra. Jest bardzo wąskie przejście. Czuć charakterystyczną wtrętliznę. Na pomieszczeń takich atomowych. O kurde. Ale widoki. No. I tutaj są te charakterystyczne takie drzwi. Ale zajebiste te drzwi, kurwa. No. O kurwa, to tam jest zbudować pan. Tak? No. No tam nie będę wchodził na dół. No nie wiadomo. A to jest potężna hala. Bardzo duża hala. Schodzimy na dół? Łodzia, a jak wyjdziemy później? No właśnie. Bo później problem będzie z wyjściem. Bardzo duża hala, tego nie widać teraz. Ale popatrzcie pan, jeszcze tutaj z boku ma pan jedno wejście, drugie, tam trzecie. To nie wiadomo jak tego. Kurwa, to tutaj... Ja się bałem, ale to tutaj jest... Dobre było powietrze, ale pan nagrywasz, tak? Tak, nagrywam cały czas. Pan dobrze tego nie widać, hala jest ogromna. Ale tutaj się bawać pan, to na pewno był wentylator. Mhm. To tego. Grubość drzwi. A tam nie będziecie pan więcej, jak jesteście na dół? No wie pan co, no nie widzę tego, no ale... Bo tutaj widać, pod nami jest jakiś ten, no, puste jest pod nami, to nie jest tego. Mhm, nie widzę, żeby tu było zejście. Tutaj jest coś. Nie, to kratka. Tutaj były te charakterystyczne drzwi, a tam przecież musiało być przejście, a tak samo to wyglądało wszędzie. Tak, bo nie widać tam się tego, jakieś światełko, nie? Mhm. Dosyć oryginalnie się zachował ten stan. Oprócz drzwi, nie? Które jest pełne. No to tutaj, jak opowiadali z wielkości, to jest dość zajebisty silnik ciągnie tutaj te drzwi. Tak? Tak. Czy bołasz pan tutaj te drzwi też? A to przyszło niedzielę z dziekami, jak tutaj jest dobre powietrze. No, dostaliśmy się na zupełnie dolny poziom tego schronu, a raczej tego magazynu. Te zapachy charakterystyczne. Ogromna hala. Może mi pan tu podświetlić? I tu prawdopodobnie były schowane pociski. Tak, to wygląda na to. Tu były ogromne drzwi wejściowe. Tu prawdopodobnie były pociski. Do góry miejsca na suwnicę. Ale wielkie magazyny. Te potężne garaże. No. Robi to wrażenie. Ale to jest ogromne. To było praktycznie tutaj. Każde pomieszczenie miało swoje przeznaczenie. Ale pomieszczenie tej hali to było
ewidentne do... Nie uważam, że tutaj w tej chwili zagrożenie ten. No. Tak, tu były magazyny tej broni. Tu się dostawało to wszystko na suwnicach jakoś. Na wjeździe tymi wąskimi drzwiami. Ale co tu jest? Gdzie? No tutaj, tutaj. Staram się nawet na bezdechu tu chodzić. Tu była taka główna wyjściówka do tego. Tutaj i tu trzy po lewej stronie garaży. To było najbardziej super tajne obiekty w Polsce PRL-u używane przez Rosjan. Skryte głęboko w lesie. Nikt o tych obiektach prawdopodobnie niewiele osób wiedziało, a lokalni mieszkańcy wiedzieli, że są to jakieś obiekty, ale na pewno nie domyślali się jakiej natury. I tutaj hala taka schowana pod naprawdę. Tu nasza droga wyjścia.